Cześć, ja jestem Tymek i po jakże długiej przerwie witam Was na tym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o historii lotniska w Gdańsku. Ale zanim do tego przejdę, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. To jedno kliknięcie, a bardzo mnie zmotywuje i pomoże w rozwoju. Dodam również, że będę mówił wyłącznie o historii lotniska Gdańsk-Rębiechowo. Lotnisko położone jest na Wysoczyźnie Kaczubskiej. 10 km na zachód od Gdańska i 23 km na południe od Gdyni. Oficjalne otwarcie lotniska odbyło się 2 maja 1974 roku. Na nowej płycie o godzinie 11.40 wylądował IŁ-18, należący do Polskich Linii Lotniczych LOT z warszawską delegacją na pokładzie. Pierwszy samolot rejsowy przyleciał do Rębiechowa tego samego dnia o godzinie 13 z Wrocławia. W roku 1975, który był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania nowego lotniska, obsłużyło ono ponad 215 tysięcy pasażerów. Z dniem 30 kwietnia 1993 roku Port Lotniczy Gdańsk przekształcił się w zorientowaną kapitałowo-spółkę prawa handlowego o strukturze w pełni odpowiadającej strukturom przedsiębiorstw krajów Unii Europejskiej. W roku 1997 wybudowano nowy terminal pasażerski T1, który zastąpił ten z 1974 roku. Obecnie jest on wykorzystywany do lotów poza strefę Schengen. W 2004 roku nadano mu imię dawnego przewodniczącego NSZZ Solidarność i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy. W 2006 Gdańsk obsługuje swojego pierwszego milionowego pasażera w ciągu jednego roku, a w roku 2010 podwoił tę liczbę. Euro 2012 odbywało się w Polsce i w Ukrainie, a Gdańsk został jednym z miast gospodarzy. W związku z tym wydarzeniem postanowiono wybudować nowy terminal T2, a łączna wartość inwestycji wyniosła 400 milionów złotych. Pierwszego pasażera w nowym terminalu odprawiono 6 kwietnia 2012 roku, a w styczniu roku 2014 rozpoczęła się jego rozbudowa, która została zakończona we wrześniu 2015 roku. Kosztem zaledwie 150 milionów złotych otwarto nową strefę przylotów z pięcioma karuzelami do odbioru bagażu. Powierzchnia terminala dzięki inwestycji powiększyła się o 15 tysięcy m2. A ogółem przepustowość portu wzrosła z 5 do 7 milionów pasażerów. Równocześnie oddano do użytku łącznik komunikacyjny do nowego przystanku kolejowego, nową pętlę autobusową, zmodernizowany układ drogowy. Natomiast w marcu 2019 roku ogłoszono przetarg na rozbudowę terminalu T2 o dodatkową część przeznaczoną dla obsługi ruchu non-Schengen. W roku 2023 gdańskie lotnisko obsłużyło prawie 6 milionów pasażerów, co czyni je trzecim największym portem lotniczym w Polsce, zaraz za Krakowem i Warszawą i przed Katowicami. Z tego odcinka to byłby na tyle. Piszcie w komentarzach, o jakich następnych lotniskach nagrać filmiki. Oraz wyczekujcie. Ponieważ teraz mam nadzieję, że w końcu uda mi się y, nagrywać regularnie, ponieważ mam trochę więcej czasu. Także czekajcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pojawi się zapowiadany test Emirates. Możliwe, że też innych linii lotniczych. Jeżeli macie jakąś konkretną, którą powinienem przetestować, to również możecie się podzielić nią w komentarzu. Może się akurat uda. I mam do Was jeszcze jedno pytanie. Czy chcecie, abym w miejscach, w których latał, nagrywał takie vlogi dla Was? Czy interesowałby Was taki temat i czy uważacie, że to powinno być właśnie na tym kanale? Czy może ewentualnie stworzyć drugi do właśnie vlogów? I z informacji jeszcze tak mi się wydaje, że do pół roku, może do roku, zaczną pojawiać się. Filmiki z przygotowań do licencji PPLA, którą za jakiś czas mam nadzieję, że będę mógł zrobić. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie do końca. Cześć.